Tytuł: List powszechny błogosławionego Judy Apostoła. Przekład: Biblia Jakuba Wójka. Źródło: Wiki Źródła. Narracja: Fonoteka Sobieskiego, używając programu Text Aloud. Streszczenie listu: Wierny ma się chronić chytrości kacerskiej, którzy łakomstwem zwiedzieni sprzeciwiają się nauce prawdziwej, którzy znamionowani są przez fałszywe proroki. Tekst: Judasz, sługa Jezusów Chrystusów, a brat Jakubów, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani, a w Jezusie Chrystusie zachowani i wezwani, miłosierdzie i pokój i miłość niech się wam wypełni. Najmilejsi. Wszelaką pilność czyniąc, abym do was pisał o społecznym waszym zbawieniu, miałem za potrzebną pisać wam, prosząc, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Albowiem wtrącili się niektórzy ludzie, którzy dawno na ten sąd są naznaczeni, niezbożni, którzy Boga naszego łaskę obracają w rozpustność, i przą się samego panującego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. A chcę wam przypomnieć, gdyż raz wszystko wiecie, iż Jezus, wybawiwszy lud z ziemi egipskiej, zasiete potracił, którzy nie wierzyli. A anioły, którzy nie zachowali zacności swej, ale mieszkanie swoje opuścili, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznymi pod chmurą zachował. Jako Sodoma i Gomorra i pograniczne miasta tymże sposobem zdabliuszeteczniawszy i udawszy się za cudzem ciałem, stały się przykładem ognia wiekuistego, karanie cierpiąc. Tak i ci ciało plugawią i zwierzchność odrzucają i majestat bluźnią. Gdy Michał Archanioł z diabłem spór wiódł, spierając się o ciało mojżeszowe, nie śmiał podnieść sądu bluźnierskiego, ale rzekł, niech ci Pan rozkaże. A ci, czegokolwiek nie wiedzą, bluźnią, a cokolwiek z przyrodzenia jako nieme bydło rozumieją, wtem się psują. Biada im, iż się drogą Kainową udali, a zwiedzieniem Balaamowym i zapłatą rozpuścili się, a w przeciwieństwie Korego poginęli. Cić są plugawcy, na biesiadach swoich wspólnie biesiadujący bez bojaźni, samych siebie pasący, obłoki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywają, drzewa jesienne, nieużyteczne, dwakroć pomarłe, wykorzenione, wały srogie morskie, przez piany zelżywości swoje wyrzucające, gwiazdy błąkające się, którym burza ciemności na wieki jest zachowana. A prorokował i o tych inak, siódmy od Adama, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącmi świętych swoich, aby czynił sąd przeciwko wszystkim i strofował wszystkie niezbożniki ze wszystkich uczynków ich niezbożnych, które niezbożnie płodzili, i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciw Bogu niezbożni grzesznicy. Cić są szemracze narzekający, chodzący wedle pożądliwości swych, a usta ich mówią nadętości, dziwujący się osobom dla pożytku. Lecz wy, najmilejsi, pamiętajcie na słowa, które są przedtem powiadane od apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy wam powiadali, że w ostateczny czas przyjdą naśmiewcy, chodzący według swych pożądliwości w niezbożnościach. Cić są, którzy się sami odłączają, cieleśni, ducha nie mający. Lecz wy, najmilsi, budując się sami na najświętszej wierze waszej, w duchu si modląc się, sami się w miłości Bożej zachowajcie, oczekiwając miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku żywotowi wiecznemu. A jedne osądzone każcie. A drugie zachowajcie, wyrywając z ognia. A innych litujcie w bojaźni, mając w nienawiści i one, która cielesna jest, pokalaną suknią. A temu, który was może zachować bez grzechu i postawić przed oblicznością chwały swojej, niepokalane w radości w przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa, samemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała i wielmożność, rozkazowanie i władza przed wszelkim wiekiem i teraz i na wszystkie wieki wieków. Amen.